Witam ponownie. Wtedy, kiedy nagrywałem film Drugi najlepszy system na świecie, to było 7 lipca, a teraz jest 7 sierpień. Minął miesiąc czasu i w tamtym czasie to było ostatnie odpalenie w kominku. Przez cały miesiąc ciepła woda w buforze była nagrzewana przez nagrzewnicę za 0 zł. Koszty, jakie poniósł mój syn, żeby mieć ciepłą wodę przez miesiąc czasu, wynoszą 0 zł. Ale postanowiłem zrobić taki miesięczny raport z grzania nagrzewnicy na potrzeby ciepłej wody użytkowej, więc postanowiłem w tym raporcie od 1 do 31 sierpnia zaznaczyć, jaka w danym dniu jest pogoda, jaka jest temperatura w cieniu, ile jest stopni na pierwszym termometrze bufora o godzinie 17. I oczywiście, jeżeli się pojawi jakiś dzień, kiedy nagrzewnica będzie wyłączona, to będzie literka N. Bo w tym dniu było pochmurno i jeszcze padał deszcz. Nagrzewnica została przykryta czarną folią, żeby podnieść jej sprawność o 1-2 stopnie Celsjusza. W tym filmie będą jeszcze tak zwane wrzutki z 4 i 5 sierpnia, jak temperatura w ciągu dnia zostaje podniesiona przez nagrzewnicę. Mogę tak krótko powiedzieć, dlaczego wybrałem tą opcję, że syn ma bufor z wężownicą higieniczną, a nie z zasobnikiem w środku, albo z zasobnikiem osobnym na ciepłą wodę użytkową, a buforem na 1000 litrów na potrzeby centralnego ogrzewania. Więc mój syn nie ma wanny, ma 2 czy 3 punkty z ciepłą wodą, więc jemu wystarczy, ma prysznic, wystarczy, że ma wężownicę. Gdyby była wanna, to wtedy byśmy kupili bufor z zasobnikiem w środku. Ale że to ja kupowałem ten bufor, a nie mój syn, więc ja też patrzyłem na koszty, więc to też jest powód, dla którego kupiłem z wężownicą higieniczną w środku. Dlaczego nie wybrałem opcji osobno zasobnika, tak jak większość instalatorów sugeruje, że lepiej jest grzać osobny zasobnik na ciepłą wodę użytkową? Z tego względu, że gdyby tu stał jeszcze obok zasobnik, zajęłoby to dużo więcej miejsca, a cała hydraulika nie byłaby tak łatwa i prosta do wykonania, jak ta, którą tu widzicie. Jest prosta, łatwa, przejrzysta i wiele osób taką konstrukcją może sobie zrobić samemu. Kolejną rzeczą to jest to, że w tej nagrzewnicy nie robią się, w tej wężownicy nie robią się glony. Bo w zasobniku musielibyśmy od czasu do czasu podnosić temperaturę. I kolejną jeszcze jedną rzeczą jest to, że gdyby jednak nie było tej nagrzewnicy, a trzeba było, gdyby się nie sprawdziła, to wystarczy 5 razy w miesiącu odpalić w kominku, żeby mieć przez cały miesiąc ciepłą wodę użytkową. I to jest jeden z powodów, dla którego żeśmy wybrali opcję, że bufor jest zarówno na CO, jak i na ciepłą wodę. Bo gdyby nie nagrzewnica, to by odpalił tylko 6 razy w miesiącu, żeby mieć ciepłą wodę przez cały miesiąc. Dzisiaj na niebie jest dużo chmur, 22 w cieniu, a nagrzewnica daje radę. A zobaczcie, na dworzu jest słabe 22 stopnie, dużo chmur, a ja na zasileniu do bufora mam 42 stopnie.
Do końca dnia bufor będzie nagrzany do 40 stopni. Także życzę miłego oglądania i miłego spędzania czasu. Pozdrawiam. Dzisiaj jest 4 sierpień, godzina 9 rano. Wczoraj było 46 stopni. Dzisiaj mamy 44. Spadły 2 stopnie. Zarówno na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Więc tak to po prostu wygląda. Dzisiaj zapowiadają temperaturę w cieniu 34. Więc zobaczymy po południu, ile nam dociągnie dzisiaj nagrzewnica bufor 1000 litrów na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Jest teraz po południu, po godzinie 14. Teraz możemy zobaczyć, jaką temperaturę ładuje nagrzewnica do bufora. Na zasileniu mamy prawie 54, powrót 43, temperaturę na dworzu mamy 34 w cieniu. Na trzecim termometrze było rano 40, już podnieśliśmy 6 stopni. Dzisiaj jest 5 sierpień, jest pochmurno, dzisiaj nagrzewnica w ogóle nie była używana. Było ciepło 26-27 stopni, ale nie używałem dzisiaj nagrzewnicy. Zobaczmy temperaturę na buforze. Wczoraj temperatura była 49, więc 3 stopnie nam spadło. Pomimo tego, że dzisiaj nagrzewnica nie była używana.